Stasiu. No, smok przyleciał. Twój stary przyleciał, ty kurwo jebana. Całem ci pizdę, jeden z drugim. Chuj, chuj jebać Felipe. Felipe, to może mi na chuja usiąść. Kukurydza kolbę w usta włożysz dzisiaj. Kukurydza kolbę w usta włożysz dzisiaj. Wszystko okej? Fajne dubsko, fajne dubsko. Dobrze, proszę mnie cmokać. Proszę pana, czuję się atakowana. Dobrze, odkuję też pana. Dobra, ja bym panią zakuł, ja bym panią ukuł żądłem bożym. Dobra, ja jestem wolny. I kurwa Bloński mówi do niej, ale masz pazura taki najebany. Ja jestem. Chodź jebać. Wypierdalam. Tak, wynoszą go. No to właśnie ta moja choroba. Śpiewaj kurwa Jerzy. O kurwa. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Nic nie słyszałem, już wszystko słyszę. Czy coś państwo do mnie mówili? No, tak troszkę. Było za jeżdżenie po chodniku. A ten, no jakoś tak tutaj. Chciałem trochę przykrócić drogę sobie. Wiem, że tak nie wolno, ale... Ale się... O kurwa, nie no. Za to ja bym go gonił, nie? Na waszym miejscu. Proszę pana, teraz z panem rozmawiam, ale jak pan wie, że nie wolno, no... Nie wolno, dobrze, miłego dnia. Dobra. Ej, no gość zajebał w radiowóz. Kurwa, powinni go gonić, nie? A do mnie się tutaj ten... Czepiają, kurwa. Że po chodniku. Chuj z tym, że po chodniku, kurwa. Ty gość wyjebał w... Wyjebał w nich, kurwa. Pa. O kurwa. O, Stanisław. Siema, co Stanisław, znamy się? Kto ty? No, Luis. Jaki kurwa Luis? Jaki Luis? Ile masz lat? 25. Kasetę robiliśmy. Ty, a kiedy żeśmy się kurwa widzieli ostatnio? 2 dni temu. Robiliśmy kasetę tam przy klubie. Dobra, 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 siemanko Luis, pamiętam cię, cześć. Bo ty, bo ja biorę takie kurwa leki na pamięć. Dla starych bab. Co nawet nie pamiętają, jakiego kutasa do dupy przyjęły ostatnio. Takie leki biorę, psychotropy. No rozumiem. Jaka jest sprawa? Ludzie jak coś się pytali, coś tam i w ogóle mnie wzięli. No i powiedziałem, że tam, bo co robiłem ten, się pytali. No to powiedziałem tam, że z tobą kasetkę zrobiłem. No, ty mów, a ja tu SMS-y czytam. I w sumie tyle. I kasetka na ziole? Jesteś od jakiegoś Stacha. A ja mówię, no nie jestem od Stacha, ale mam znajomego Stacha. Ale lubią cię? No nie wiem, czy mnie lubią, ale mnie puścili. Pytali mnie, takie wszystko. Aha. I byli Camacho? Nie Camacho. Sultan. To dawaj, wysiadaj, zrobisz 50 pajacyków, to się zastanowię. Pajacyków? Nie, ale pajacyków no, to... Nie, to pompki, kurwa, bez majtek. Bez majtek, pompki, ty. No, pompeczki bez tak gaci. Mówicie. Normalnie, nie. A jeszcze mało tego, najlepiej, żeby Wolf, ta kurwa jebana, leżał tu na podłodze. I wtedy byś te pompki bez majtek mógł robić. Dobra, ty, to jak już to ten, to na siłownię można jakieś podciąganie, no to okej, okay, ale tutaj tak na głównie, tak wiesz, nie za bardzo. O kurwa. No dobra. Czekaj, bo coś tu stoi. Siema. Siema, ty kurwo jebana. Ha, chudro, dobrze ci słyszeć. Dawaj na chatę. A mogę przyjechać z moim kurwa kolegą? Jak się kolega nazywa? Jak się nazywa? Luis. Nie znam, to ty może lepiej nie, bo to... Zamknij pizdę, Luis to mój nowy chłopak, kurwo. Jedziemy razem. Ruchacie się? Tak, Luis będzie moim chłopakiem. Bo to jest sprawa stara ekipowa, no. I poczekaj na chwilę, przez chwilę gdzieś, no. To powiedz dla Felipe, żeby się uwalił na pizdę, bo już jadę. Nie ma Felipe. No. Chuj, jedź pod dom Michaela, jest taki mieszkanie, ja ci pokażę. Gdzie to, gdzie mam jechać? Gdzieś w te okolice. No zaznaczyłem ci, zapierdalaj, na co czekasz.
Nie wiem gdzie. No kurwa zaznaczyłem ci! No kurwa kres! Ja... No do GPS-a ziomek ci zaznaczyłem. Ty piłeś wódkę, czy co? Ej, to weź wysiądź. No dobra. A ty, kurwa, pytanko mam do ciebie. No. Czy ty, kurwa, jak siedzisz w aucie, to nie widzisz GPS-a, czy o chuj tu chodzi? Czekaj, zobacz. Przecież na GPS-ie różowo, na różowo ci się, kurwa, trasa zapaliła. No, teraz jest. Ale to ty jesteś, kurwa, przyjebany, czy o co tu chodzi? Ty, no nie widziałem. Znaczy, wiesz co, ja rzadko patrzę na GPS-a, ja raczej z pamięci jeżdżę. Ojebane. W ogóle czaj, co się dzieje, ty? Ludzie zawijają na zakładników? Co nie? Potem policja cię sprawdza i od razu na komendę biorą. Nie wiem, ty chłopie, nie umiesz kurwa nic robić, jak ty GPS-a nie widzisz. Widzę, widzę. Jak wejdziemy do domu, tam będą gangsterzy. Sztywne chłopaki, takie kurwa kozaki w chuj. Mogą cię opluć na początku, powiedzieć, kto to kurwa jest, kogo ty znowu przyprowadziłeś. No dobra. Ja powiem, to jest kurwa Luis. Ojebaliśmy, kurwa nie wiem, rozjebał 10 policjantów sam, jest poszukiwany, jest moim ziomkiem. No dobra. I kurwa wyciągnął mnie, nie wiem, odbił mnie z konwoju sam, o. Coś takiego będziemy pierdolić. Cześć Asia, siemanko. To dawaj. Czaję. Ciśniemy bajer i mów bądź pewny siebie, normalnie. Zdanie za zdanie. Chłop kończy, od razu zaczynasz. Chłop kończy, od razu zaczynasz. Pewny siebie. Robiłem to i to, kurwa. I jak będą się pruli, to powiedz, żeby zamknąć. Jak będą się pruli, to mów, zamknij pizdę, kurwo, jebana. Walisz typowi, kurwa, o tak. No dobra. Właśnie ja go słyszę, ale nie widzę. Ja też go słyszę. Dzień dobry. Jo, siema. O, kto to jest? No, mówiłem, żebyś sam przyjechał, kto to jest? To jest Luis. Luis mnie odbił ostatnio z konwoju sam, opierdolił Pacyfik i rozjebał 10 gliniarzy. Stasiu. No, smok przyleciał. Twój stary przyleciał, ty kurwo jebana. Muszę zabić tę osobę. Słucham? Muszę go zabić. No on będzie pierwszy. Stasiu, kurczę, ty myślisz, co ty robisz czasami? Zamknij pizdę, jeden z drugim. Ała, to odpierdalasz. Stasiu! Ja jestem kurwa szefem tutaj. Chuj, chuj jebać Felipe. Felipe to może mi na chuja usiąść. No jasne. Super. No. To jaką mam dobra, Paul, szykuj worek. Sprawa ekipowa i stary na ziomka nie, to nie będę kurwa nabijał tematu. Nie, on nie może. Ty, Luis, co ty się tak dajesz, kurwa? Czy ty jesteś kimś na mieście? Ja tu nie znam. No chuj, dobra, no, to tam wiesz. Są drzwi. No to mogę cię odprowadzić jak trzeba. Ja zasłaniam Luisa. Kurwa, bo widzę co chcesz zrobić, kolego. Z pryszczami na czole. Zaraz ci kurwie kopa. No. A mnie mówisz, Stachu? Tak, że wyjebie cię zaraz na liścia. Dobra, Stasie, albo go wyprowadzasz, a po prostu go nie wiem. Nie no, kurwa, jest w porządku. No chodź, bo ale, się zestrają. Stasiu. W porządku, ale no zajebiście. Czekaj, Jerzy, bo... Jakie chuje, co? No nie wiem, no ty, no nie znam. Nie mogę oceniać, co ja po pierwsze... Mówiłem ci, kurwa, że nie da rady. Jebańce. Ostatnio przyleciał chłop i mówi tak. I mówi tak, nie? No. Kurier, kurwa. I go zajebali, wjebali go do fontanny tu. Bo jebanym jest... Śledził mnie, pierdolony, chciał być koleżka. Mówi, dawaj mnie do ekipy. A to wiesz, to co, każdy do ekipy? Nie ma tak, że każdy do ekipy. No i kurwa zabili chłopa. Powiem ci, że teraz to wiesz, na cwaniaka przegraliśmy, bo tak normalnie jakbyś w ogóle ujebany na piździe siedział, to by cię zabili już, chłopie. Mówisz? No odjebaliby ciebie, jeszcze mnie by zlali. Ja wolałem się nie odzywać, nie jestem tam jak... A ty masz klamkę? Tak wyżej przyjechałem. Mam, na chacie. Aha, na chacie. Kurwa. No. Dobra, to dobrze może, że jej nie masz tu, nie ma co dymów robić, bo też dom Michaela jest takim miejscem, gdzie są rozmawiane, wiesz, na różne rozmowy ciekawe. No ale jest fajnie. Sobie skrócę trasę, dobrze? No tak, prosto powiedz, to wiadomo. I tam powinien być przy rampie, bo chyba nie ma. Ty na lewo, no nie ma. Nie ma, zabrane.
Tylko motorówki są. Czekaj, zatrzymaj się, popływa motorówkami i się pewnie ten. Pewnie się zaraz. To odjadę stąd. Dobra. Będę w pobliżu, przy żółtych autach. Dobra. Czekamy na Sand Kinga, te autko do napadu musi się zrespić. Pojawić. Pochodzę tu po plaży, dupeczki poobczają. Jakie fajne dupeczki tu chodzą, kurwa. To ogarnia je na ten... Na ten. A to lokalne. Spoko. Przyjechał tutaj smerf czy ktoś? Celuje do mnie. Ja pierdzie. Narkotyki sprzedajesz? Nie, przyjechaliśmy po Sand Kinga. A. Nie, to nie tyle, to jest. Jezu, potem coś ogarnął. Słucham? No dobra, spoko. Ty chcesz tak opierdolić, koksu opierdolają ich, opierdolamy my. Luzik? Puścili mnie. Powiedziałem im, że przyjechałem po Sand Kinga, tak jak jest, no w sumie prawda, nie? Ale chłopak dostał zjebę, bo gadał na radiu i było słychać, kto mu odpowiedział. Nie wiem, jak to możliwe. Może tak być? Bo słyszałem, jak mu odpowiedzieli. On powiedział, że szukają ludzi, którzy handlują koksem i ich zapierdalają. A ktoś odpowiedział mu na to, ale ty masz tak nie mówić, kurwa. Normalnie sam był, podjechał kominem, jest Sand King, jest Sand King. Dobra, zajebiście, cztery osobówka? Tak. No i fajnie, dobra, mamy, to wracamy do miasta. Kurwa, moja ja pięść. No łap. Siema Zbyszko. To, jesteśmy wszyscy, raduj się tym dwa. Zbyszko z Bogdańca jest. Ja ci otworzę, proszę bardzo. Dziękuję, kolego. Największy polski crusher. Przede mną tylko papier. No. Ha. O, ja chcę buszka. Twoja hoł, wskakuje. Wyrzuciłeś mnie z ekipy, nie wybaczę ci tego. Dobra, ja będę ten, ja uwalam. Stew. Tak, biorę to, no. Jak się dogadamy. Kacper, uspokój się, co ty robisz? Nie patrzcie. Kacper, nie poruszaj takich tematów w internecie. Kacper, nie poruszaj takich tematów publicznie. Tak. Przede mną tylko papier. Chcesz mi wszystko zniszczyć. Kasetka zamknięta, trzeba chwilę poczekać. A, dobra. Wpływie ile? Pączka sama go jebać. Tak, obiecę. Mówiłeś, że dla ciebie najważniejsze są tylko pieniądze. Przede mną tylko papier. Ajaj. Panowie, bo jak to nie zadziała, to niech po prostu któryś, nie wiem, strzeli w nie, bo przyjedzie policja i na to samo wyjdzie. Nie, to nie ma. Nie ma, co tak. No, wtedy przyjadą chociaż do was. Ja to chcę jak najszybciej być wolny. Na siłę też nie ma co. No, jest co jest. Może drugi pan spróbuje, nie wiem, ja tam się boję, że dostanę zaraz kulkę. Nie no, nie zabijecie. Bląski? Bląski to mój kolega, ja tylko śmieszkuję. Czemu tak gadacie? Ja to widzę, że trochę zgrzany jesteś. My z Bląskim na imprezach razem robiliśmy takie joke'i, takie pranki, kurwa. A to ty, kurwa, mi chciałeś palca w dupę wsadzić dzisiaj. Nie macie pojęcia, co my z Bląskim wyrabialiśmy, kurwa, na imprezie. Jakieś już jak debil, no to tak jest. Typiara na dowódce miała dziurawą rajstopę i paluch jej wystawał. A my z Bląskim taką pompę cisnęliśmy z tego, patrzyliśmy na tą porwaną rajstopę i kurwa Bląski mówi do niej, ale masz pazura taki najebany. To jest lipa. Zaraz będziecie mogli panowie wychodzić. Dobra. Kamizelka i kapelusik. A przeliczę jeszcze. Już mówisz?
Kurwa, zabierz ten pistolet, chłopie. Dwóch napastników mamy. Dobra, zgadza się, zgadza 62, się. 62 ja zaraz podjadę. Dobra, dobra, zjebałem na koksie, banie i strzeliłem, nie? To wyłaście. O. Dobra, Demi, przejmiesz to? Ja tam... Tu... Kukurydza kolbę w usta, włożysz dzisiaj. Dobrze, tutaj proszę podejść do mnie. Dobrze, kukurydza kolbę w usta, włożysz dzisiaj. Dobrze, obywatelu. A więc chce tak. Pani, zgadza się pani na to? Nie, nie zgadzam się. To jak dobrze? Pierwsze pana przeszukam, dobra? Żeby zobaczyć, czy tutaj nic panu nie podłożyli. Klamkę mam. A... Jak tam pana wie? Co pani zabrała? Co pani zabrała? No właśnie, nic nie zabrałam, jeszcze przy pana. No i wszystko. No przecież nie mam, świruję. Dobra. Rozkuję pana, tylko proszę jeszcze nie podchodzić. Znaczy nie odchodzić. Pana też przeszukam. Tak. Dobrze, pan też nic nie ma? Dobrze, rozkuwam. A pani jak się nazywa? Zapraszam tutaj, już. Pani funkcjonariusz mery? Zapraszam. Nie. Mery zęby 4? Witam z tej strony, Demi Parker, oficer pierwszego stopnia, numer oznaki 52. Dobrze, wszystko dobrze, obywatele? Wszystko dobrze, nic się panu nie stało? Tak. Proszę? Wszystko okej? Okay? Co pan robi? Proszę pana! Fajne dubsko, fajne dubsko. Dobrze, proszę mnie nie cukać. Proszę pana, czuję się atakowana! Dobrze. Mogłabym normalnie z panami porozmawiać, bo nie chcę używać tej zera. Obywatelu! Dobra, sorry. No. Nakręciłem się w chuj. Dobrze. A więc tak, ja bym poprosiła jeszcze tutaj... pana dowód osobisty jednego i drugiego. Ale rude za takie wyjawnice, nie? Proszę. Czerwonowłosa, proszę pana, jestem. Ogniste włosy. Dobrze, dziękuję, już sprawdzam. Ogniste włosy. Zabezpieczenie medyczne i w ogóle regularnie mają badania przecież... A śmieciarzem jestem. Mhm. Fajnie, nie? Dobra, wchodzimy. Pan Lukas, jak pan miał na nazwisko? Caponiera, C-A-P-P-O-N-I-R-A. Capoeira ci ćwiczy, jest dobrze rozciągnięty. Dobrze robi bombki. Pan był zakładnikiem dzisiaj na jubilerze jeszcze, tak? Ja? Mhm. Tak, byłem. Dobra. Ej, pan chwilkę poczeka, okej? Okay? Dobrze. Nie lubię tutaj porywać, jeszcze ja seksualny jestem. A pani funkcjonariusz nam się wylegitymuje? No powiedziałam, Demi Parker, numer z jakiegoś... Ale Mary? Z wizytówki. Demi Parker. Nie, Mary z MB4. 10-4. Już chwilka. Proszę pana, pan tu podejdzie, no! Za dużo was jest. W sumie to kolega mi powiedział, żeby tak powiedzieć. I o co chodzi z tym Mary? No nie wiem. Jest funkcjonariuszka Mary James. I ma 4 zęby? Nie wiem tego. Zęby jak pirania? Dobrze, pan też tutaj jest czysty. Dobra, jeszcze pana przeszukam i odkuję. Pani jest brudna na tyłku. Mogę pani tu pomóc. Dobrze, odkuję też pana. Dobra, pan ja bym panią zakuł. Ja bym panią ukuł żądłem bożym. Dobra, ja jestem wolny. Chwilka, jeszcze się chciał zapytać no tutaj. Co, no co? Na kawę nie chodzę z dupami. Nie dam się zaprosić na kawę. Dzisiaj nie mam czasu. Nie chcę nawet obywatelu. Co nie chcesz? Na kawę, spokojnie. Chciałabyś, co? Chłop, nie ściana, da się przestawić. Dobrze, a gdzie jest czwarty zakładnik? U mnie w domu. Dobrze, czy słyszeli może panowie coś, co by mogło mi pomóc w poszukiwaniu zakładników? Dobrze, co pan... Bąk z dupy słyszy? Tego gościa, Belzebuba. Dobrze. Czyli pan się nastraszył, rozumiem, co tak czasami bywa. Mhm. Dobra, a jakieś ksywki czy coś, skąd was porwali? Czy nic wam nie jest to przede wszystkim? Czy potrzebujecie jedzenia, picia, cokolwiek? Nie, jest okej. Tak? Wizytówkę pani może dać. Wizytówkę pani może dać z numerkiem telefonu. Nie mogę podawać sobie. No jak nie, kawkę pijemy taką. A jaką kawę pan lubi? Taką, którą pani lubi. No, ja muszę pana zadziwić, bo ja kawę nie lubię. To herbatę zieloną. Ja lubię miętową herbatę. To będziemy pić miętową z cukrem. Nie no, proszę pana, ja mam chłopa, nie mogę podawać numeru telefonu. Ale dlaczego to... z podejrzenia, że jakaś randka to ma być?
No nie wiem, no zazwyczaj jak obywatele, że tak powiem, proszę o mój numer, to później wypisałam jakieś dziwne to rzeczy. Stulejarze. Z przyjaciółką. Stulejarze. No, no tak bywa, czasami. Kurwa. No. A ja jestem konkretny, ja nie jestem stulejarzem, bo u mnie na gadce się nie kończy. A na czym, na seksie? Nie. To też nie Nie no, seks to mnie nie kręci. Już jest. Już ten. Wow, jest pan chyba pierwszym facetem, od którego słyszę, że. No, bo inni to zawsze mówią coś innego. Za dużo mam tego. No tak, dobra, obywatele. Jak wszystko jest z wami okej, to ja jadę dalej. Na razie. Także uważajcie na siebie i miłego dnia życzę, czy tam wieczorem. Koleżeńską. Ja się jaram samą rozmową, tak naprawdę. Na razie. Do widzenia. A pan co tak za mną idzie? Pan już wróci do domu. Co się dzieje? Siemanko, Stasiu. Witam. Aha, dobra. Potrzebujesz czegoś? Jedzenia. A? Co do restauracji? To jadę. Podoba mi się to, że zajebałeś ten radiowóz. A? Nie, to na razie... Mówię, że podoba mi się, że zajebałeś. Jebać policję! Ja zobaczę tutaj. Jebać policję! Proszę pana. Ciutko. To nie ja. Nie? Mam Tureta. Aha, dobra. To przepraszam bardzo. Jebać psy. Policja to kurwy. Co pan mówił? Nie, tutaj... Tureta mam. Tureta, wiesz? Chodź na chwilę. Tam ten pan ma podobno zespół Tureta. No wygląda jak Turet, wygląda. Jebać. Dwóch kadetów potrzebuję. Siema, ja powiedzę, nie? Dobro, ciko. Dwóch kadetów potrzebuję, dawajcie, dawajcie. Jacob Bars. Dzień dobry. Dobry. Witam. Mam zespół Tureta, jak coś. Jakbym coś mówił chorego, to... Dobra, to nie bijcie. Dobra, rozumiem. Dobry. To ty wyzywałeś policję przed chwilą? Tak. Ja jestem, jestem. Chodź jebać. Wypierdalaj. Tak, wynoszą go. Wynoszą no to go. Właśnie ta moja choroba. Wynoszą go. Pierwsza radiola, pierwsza radiola. Papa wsiada do pierwszej radiolki. Słuchaj, mam jeszcze. Mamy bardzo poszikowanego fenta na... Szczerze? Pojechał? Nie wiem. Dobra, w takim razie Markus, proszę cię, zbierz się z nami. Policja to kurwy. Dobra, dobra, to zapraszam pana. Pan nie jest zatrzymany, ani nic. Nie, nie, ja chcę złożyć ten. Dobra, pewnie, zapraszam pana. Jebać Markusa. O, właśnie, to on, łapcie go, pobił mnie. A tutaj ten, dobra, zapraszam pana. Tak. Wiesz, ten pan na pewno? Tak, Stanisław Chmura. Dobry, ja szybkie wytłumaczenia, podnoszę ręce i się tłumaczę. Po pierwsze... Dobra, to zapraszam tutaj. Po pierwsze, w każdej chwili mogę wyjąć dowód, a koleś ma nazwisko takie jak ja. Więc jak mógłbym pobić gościa z tym samym nazwiskiem, jest to mój kuzyn, który pożyczył mi pieniądze na grę w kasynie i przejebałem wszystko na czerwone i się mści. Dobrze, a tutaj pan, jak pan na imię, jeżeli mogę zapytać, czy pan z blond włosami? Jerzy. Pan Jerzy, a tu tutaj pan po mojej lewej? Stasiu, Chmura. A, pan Stasiu, dobra. Dowód daję, pan Jerzy ma takie same nazwisko, pożyczył mi pieniądze na grę w kasynie i nie uderzyłem go. Uderzył mnie na wątrobę, odcięło mnie. Dobra, ale panie Jerzy, czy pan chce złożyć tutaj, żebyśmy wniosek o zatrzymanie tutaj pana, tak, Stanisława? Tak, 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 odszkodowanie. Zamknie tam ten radiowóz, ja nie mam. Odszkodowanie, dobrze. Tak. Czy jesteście... Ja tylko coś powiem na radiu. Jerzy się na mnie rozjebał na policji pod szpitalem, że go pobiłem. Jesteśmy pod szpitalem. Chodźcie, zobaczycie. Frajer, Jerzy Frajer. Widzisz pan? Jaki jest? Pan musi go zatrzymać, Stachu, bo w ogóle wiesz, ile wygrałem? Dobra. 75 tysięcy. Dobrze, czyli panowie na pewno nie dogadacie się między sobą. Słuchajcie mnie, jesteście rodziną. Dlaczego? Ty Jerzy wali na mnie z dupy. Chodźcie tu, zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Wali z dupy, że go pobiłem. Przy policjancie, no teraz. Zawinąć mnie chcą. Proszę pana, jeszcze nie chcę pana zawinąć. Najpierw sobie to wyjaśnimy wszystko. I może załatwimy to polubownie. Dobrze, panowie, dlaczego... Wiesz, dobra, a ja bez iść z bilet wygrałem? Moralne i nie ma tematu. Wzięliśmy... Dobrze, ja zapłacę panu 4 i...
też panu idę jeszcze nagrodzi? Grać, ale tak. Wezmę teraz 2000, żeby... Dobrze, ale siły. Panowie macie mi obiecać, że się nie będziecie więcej bić, że nie będziecie się kłócić, dobrze? Obiecuję. Noże, kapitał. Ja go nie biłem. Ja go nie biłem. Dobra. Tutaj pan ile ciebie bierze na klatę? No wszystko bierze na klatę. Ja? 61. Dobra, proszę tutaj. Dobra, proszę pana. No i mam nadzieję, że będziecie się dogadywać od teraz, no. Dobra, niech będzie. Nie bijcie się, o jakieś głupoty. A hazard, nie pchajcie w hazard, bo nie warto. Stracicie tylko pieniądze. No dobra, w sumie no. Racja. Dobra, dobra panowie, jesteście na razie. Jesteś Paweł. Mam 4 koła na kasynę, jedziemy? Dobra. Gosie. Po co cię? Kto cię? No raczej. Śpiewaj! Daniel Benia, dolar potrzebuje pomocy, sam już mój gracie! Pasacie! Nie mów tacie! To inaczej! Śpiewaj kurwa, Jerzy! Ale z autotunem! No później, no. No raczej. Śpiewałem. No słabo, nie podobało mi się. No kurwo jebana, ale... Kłam coś z siebie. No kurwa, nie umiem pływać, co ty robisz? No popływasz z rekinami. No co ty? Nie utopisz, kuzyna. No raczej. No co, jakieś jak... ostatnie słowa, które chciałbyś powiedzieć? Jak to zrobisz, to już nie jesteśmy kuzynami. No, no nie będziemy, bo... Bo kurwa... Bo nie będziemy. No, co chciałbyś powiedzieć? No mów coś, kurwa. Śpisz? Nie śpię. Puść mnie, kurwo. Co ty powiedziałeś? Kolego. Puść mnie, kolego, powiedziałem. Co? Puść mnie, no. Chyba wodą się, chyba się zachłysnęłeś, kurwa. Kurwa. Jerzy, kurwa. Ja pierdolę, no nie mogę wyłowić typa. Kurwa, mów coś. Jak go kurwa wziąć teraz? Chciałem cię przestraszyć, żyjesz kurwa? Super system miałeś. Tak? No super system, ale pójdziemy. Ten będzie miał pieniądze. Dobry. Ten będzie miał pieniądze. Ma pan pieniądze pożyczyć na ruletkę? Jak pożyczyć, kurwa? Na procent mogę ci pożyczyć. Jak nie oddasz w tydzień, no na... to cię rozjebę. Dobra, dobra, na procent. 20 koła bym chciał i oddaję ci ile chcesz. Od buta ci oddaję od razu. 30 myślę. Jak ty przegrasz i mnie zrobisz na siano. Panie, przegra, mam taktykę najlepszą. Najlepszą taktykę. Szczerze, mam przy sobie tylko 2 koła. Kurwa. A ty zera nie chcesz? Przepraszam cię, przepraszam. Kurwa, ktoś mi nogę podstawił. Zera za 2 koła? Zera za 200. No nie mam siana, 200 koła to dużo. Kurwa. To da, ty! My zrobiliśmy jebany sklep, 200 tysięcy i wszystko przejmowaliśmy tutaj. Kurwa, Zachła, spróbuj mnie tutaj ten. Cicho, no, gram. Zaraz wam powiem, czy się udało. Jesteśmy motorami, jedziemy stąd. SA 16 koła. Ty benzyn. Ha! SA. 150 koła. 150 koła. Dobrze, w chuj.
Weź się koła mi pożycz, oddam ci do... Dobra. Do 5 minut. Dawaj, co ta kasyna pożycz, siada chłopak. Zaraz hajs przyjedzie, ty kurwa, gdzie ty idziesz spać? Nie mam pieniędzy ja. Ale zaraz kurwa będzie hajs. Nie, ja muszę, siepa do jutra. Ty, królewka jest aktywna? Ty, wygrałem 50 koła, wygrałem. Kurwa z blackjacka, poszła z żetonami. A jest blackjack? Na 20 koła. Jest blackjack, tylko panie poszły na przerwę. To chuj im w dupę. No. Macie szluga? Nie, no, aktualnie. Można tu palić u tych kurew? Można. Ten diamond, ty, sala dla palących chyba jest tam obok. No jest. A, to nie dla palących, idę dla palących. A w sumie nie mam papierosów tu. Ja pierdolę, nie lubię tych kasyn, kurwa, zawsze mnie tu taksówkarz przywiezie jebany. Mówi, ja dam kurwa drink darmowy. Drinka wyjebiesz, dosypał i chuj, przejebujesz 100 koła w nocy, wychodzisz goły. Nie wiem, wygląda na to, że jestem jedynym, który tu profity robi. Kurwa, przegrałem. Ale w ogóle co czeku postawiłem i ta kurwa niby, że się wycofałem, a się nie wycofałem. Jakże się wycofałeś? O, wygrałem, przepraszam cię. Jest okej. Okay. No, no. 184 koła mam. Ale akcja. 184 koła jest wygrywane. Aktualnie. Nie chcę nic mówić, przyjechałem tu ze 100 koła, mam 184. Ja pierdolę. 184 już zyskał, nice. A, 84, nie no. Nie dogonisz, niedługo. A ile masz? No tak, 600 tysięcy na plus. Pierdolisz, to ile tu siedzisz? No od rana. Jak kurwa od rana, ziomek? No mówię ci. Nie no, tylko że wiesz, przy sobie aż tyle nie mam. Ej, ale to jest lipa, co to jest? Ten stół może ma limity do 5 dych, może inne stoły są lepsze? Nie, nie, wszystkie mają do 5 dych, sprawdzałem to już, to ci mogę powiedzieć. O kurwa. Ja ekspert jestem, ja na to kasyno zbieram ogólnie, nie? A ile kosztuje to do kupienia? Pewnie będzie, no obstawiam, no nie? To są takie wild guessy, to 50-100 milionów, pewnie coś takiego będzie. I na własność to masz? Papier ci dają? No tak, i przy okazji jeszcze masz z tego, co tu inni przejawią kasy, no nie? To masz z tego też coś. Tak mi się wydaje. Fajnie. Że tak będzie. No, będę musiał pogadać jeszcze z właścicielem aktualnym. Zobaczymy. To ja za te 4 koła końcówkę se zagram jeszcze. Ja już mam 56 koła z 10. Ale co tam? No, kurwa, nie mogę wyjść z kasy, bo są gdzieś zamknięte. Ta, wygrałem znowu. Ani razu nie przegrałem, odkąd szedłem, zrobiłem 3 gierki, nie? Po 5 dych stawiałem, teraz za 8 chyba postawię, nie wiem. Ja moim systemem idę, który... A jaki masz? Sprawdza. Taki jakiś ogarnięty ten system? To dzisiaj? No ja mam, który lecę od rana i powiem tak, jak nawet jak są jakieś straty, to po prostu szybko drabiam, nie? Ja wiem, jaki system chyba. No działa generalnie, no mogę powiedzieć. To znaczy, to jest tak, że... Ty masz system razy dwa? To jest zmodyfikowany razy dwa. To jest tak, że startujesz od tysiaka i potem, jeżeli przegrasz, oczywiście jest 2, potem jest 4, potem jest 8. A ja mam jointa. O kurwa. Przy 16, jeżeli przegrasz, wycofujesz się, zaczynasz od tysiąca. O kurwa. Jeżeli zaczniesz wchodzić dalej, to już to nie jest warte tego, co ty tam możesz stracić. Zobacz, kurwa. Uuu, masz żońcika. Zajebiście. Ile przejebałeś tam już? O, zadupcałem się, ziołem. Wygrałem 88 koła, kuzyn, już. Dawaj. Dawaj tutaj, tu jest fajny stół. Kurwa, zadupcony mam grać? Ale się zjarałem, ty. No co, jesteś wysoko stawkowi gracze? No jestem tutaj, jogurcik. 8 koła. Dobra. Stachu ile? 5 koła. No mam 188. Właśnie 8 na czerwone stawiam. Dwójkę na 8. Wygrałem, kurwa ty. 196 koła już mam. Ja pierdolę. Jeszcze na bombie gram, bo blanta tu jarałem. Czuć, jebie? Dobra, kurwa. No i dzięki. 15 koła na czerwone leci, na czarne. Śmierdzi tu ziołem, panowie, czy nie? Nie.
Mają wentylację. Nie no, wentylacja jest, zobacz. Bo to sala dla palących, tam macie dla niepalących, no, dalej, nie? Zajebiście. I mam 100 koła, znowu. Gratulacje. 50 łapek do 3 koła. Postaram się. Jak to w ogóle paternik leci? Ktoś szybko powie? Ktoś zna pater? Nikt nie zna. Kurwa. To jest losowe 100%. Ja na czerwone znowu. To jest losowy ogórcik, myślisz? No, nie, bo ja jest przecież pater, ja mówiłem ci, że ja w tej firmie pracowałem, co to robiła. Kurwa, wcięło pieniądze. Dobra, chodź. No. Jedziemy, chodź, chodź, chodź. No już 12. Dobra, 12. 5 dych stawiam na czarne, kurwa. Dobra, to ja też lecę. Nie, czekaj, ja... dobra, lecę czarne. Kurwa, przejebałem, o Jezu, ale mnie wkurwia to. Bo wygrałem. Dobra, wale 5000. 60 koła, ale na kurwa czarne. Znowu kurwa, 5 dych na czarne. Znowu czerwone, nie, a pierwszy je wycał siano, ty. Znowu 5 dych czarne. Zajebiście, weszło kurwa, i coś glan coś. Na farcie w chuj. O kurwa, dobra, 100 tysięcy. Dobra, oddało coś. Dobra, teraz trzeba powolutku. O kurwa, dyszka. Dyszka na czarne, niech będzie. Dobra, ja mam 190, nie gram, muszę z przerwę zrobić trochę. Aż się zadupczyłem tym blantem też. Przejemy to pizda w chuj. Trzecia gęstość. Przejebałem. Mariusz napierała jubileusz patronatu 2 miesiące, dzięki. Paul! Co? Nie, nie pierdol. Miałem 20 tysięcy. Czekaj, byłem fula na czarne, czekaj, byłem fula na czarne, wjebałem. O kurwa, pojebane. O kurwa, weszło. Ile masz? Weszło, mam 200 koła, jebać was, spierdalam stąd. Pierdolisz. Pierdol. Co już chciałeś pożyczać? Nie ma. No daj, 20. A pamiętasz te 50? Pustawiam 5 dych na czerwone. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie, stary. Wejdzie, daj 20. Wejdzie, bo były czarne, nie, dwa razy. Nie daję, czekaj. Było czarne dwa razy, nie? To jeszcze dychę. To dychę ci mogę dać, niech ci będzie. Bo się znamy, jesteśmy kumple, to ci da. Weszło. Ja 214 dzisiaj silnie. Dobra, masz. Dostałeś, kurwa. I spierdalaj. Siadaj, Stachu, ja ci pokażę. Ja już tak wygrałem z dużo. 12500, ale... Idę się przewietrzyć, bo faskę mam mocno. Dobra, kurwa. Musi być, musi być. Ty kuzyn jesteś? A, co tam? Miałem stówę, nie? Jak przyszedłem. O? Mam kurwa 240. Zajebiście, i co dalej grasz? No przerwę robię, bo blanta tu zjarałem na sali dla palących. Biegnę, gadam do ciebie i dym mi z mordy leci, to i w bombę mam ostro. Muszę się przewietrzyć, na zewnątrz będę. Chcesz to przyjeżdżaj, kurwa, mogę ci... Ja sprzedaję towar na razie, na kamacze zbieram. O, ile kosztuje? Ciebie dobrze wyglądam, czy jak... Pół miliona. Jest okej. Dobra, jest git. A ty, ja za 240 fury nie kupię, nie? Nie wiem. Jest chyba za 240... Sultan, czy jak on tam się nazywa? No spoko. Póki co nie. Póki co nie, no to dobrze. Za 240 sultan? Czy równe? Ta. Nie, za 220 on jest w ogóle. A Turing? Z 80 koła. Ale to w banku muszę mieć siano. Tak. Ja na minusie, no, kurwa. Przy sobie? Przy sobie, tak. O. To jadę kupić.